Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na K3. 9 rano, sobota, kiedy spotykamy się na premierze kolejnego odcinka K3, to jest pora na kawę, jasne, na kawę. Będziemy sobie popijali kawkę i... No i właśnie o niej, o kawie, będziemy dzisiaj rozmawiali. Za chwileczkę już. To będzie na zakładkę, zaraz się okaże. Cześć Piotr. Dzień dobry. Wytęskniony, upragniony Piotr Jerzewski. Po tym naszym spotkaniu rok temu mniej więcej, może trochę mniej niż rok. To był lipiec i pachniała Saska Kępa. W maju pachnie Saska Kępa, teraz jest maj. Ale wtedy w lipcu. Pomyliły cię. To wtedy państwo, niech pan jeszcze zaprosi pana Piotra. Jaki on fajny ten pan od kawy. Żadnego snobizmu, żadnego nadęcia. Wzbudziłeś bardzo ciepłe uczucia. Nie dziwię się zresztą. Poczytałem parę komentarzy po tym, jak to wrzuciłeś i nie kłamiesz. Sam nie napisałem pod pseudonimami. Ja sponsowiałem wtedy i no, już znowu ponsowieję, widzisz. No dobrze, to zrobimy sobie godzinę ponsowej róży i porozmawiamy jeszcze o kawie, ale teraz może jakoś spróbujemy inaczej. Centrum świata było tutaj, jak robiłeś kawę, ale dzisiaj może pójdźmy w świat. Porozmawiamy o kawie i reszcie świata. Bardzo cię proszę. Te wszystkie twoje tytuły tam wymień jak trzeba. Ja nazywam się Piotr Jerzewski i moja praca polega na tym, że jeżdżę po świecie patrzeć na drzewka. To nie chcę pozazdrościć. No ale jak to się fachowo nazywa? Jesteś Q-graderem, tak? Czy ja dobrze tak, mówię? Jestem... O, no brawo. Tak, tak właśnie brzmi... Ten... Wasza wysokość, powiedziałem, tak trzeba? To jest wysoki stopień Q-grader. To jest coś analogicznego do master sommeliera w winie, powiedzmy. Papierek, który... Patent szlachecki. No to świetnie, na dobry początek. W takim razie jeszcze ktoś inny z patentem szlacheckim. Count. Count to hrabia. Count... Basie. Potężna dawka energii. Potężna dawka kofeiny.
jak się otwiera internet, to tam jest tak, czy kawa jest zdrowa, czy niezdrowa. Jak zaparzyć dobrą kawę? Jakie są gatunki? Jak to jest z kawiarniami? Barista? No takie różne rzeczy. Zdrowotno bym powiedział aspirujące. Czy kawa rozpuszczalna powoduje raka? A między nami mówiąc to powoduje? Nic mi o tym nie wiadomo. No dobrze, dalej trzeba pogrzebać. Się pojawia taki temat kawa, a reszta świata. To znaczy uprawa kawy, fair trade, czy ceny są sprawiedliwe, co będzie z kawą, czy ona zginie, klimata kawa, ekologia. Ale też taki bardzo ciekawy wątek, kawa a kapitalizm. To mnie zafrapowało, ale właściwie coś w tym jest. Przesłanie jest takie, że każda epoka ma swoją ulubioną używkę, no i kapitalizm ma taką używkę, którą jest kawa, a właściwie kofeina. No z pewnością, tak o tym myślę. O kofeinie jako głównym paliwie obecnego systemu. Zdecydowanie. Kawa albo herbata, kulturowo różnie. Czekolada przecież też. Jasne. No, przecież bardzo popularna jest też yerba mate. Wszędzie ta sama substancja, tylko się różnie nazywa w zależności od tego, skąd to pijesz albo gdzie to pijesz. W kawie jest kofeina, w herbacie teina, w yerbie jest mateina. Ta sama substancja, ale ona trochę inaczej działa w zależności od źródła. Ale kawa zdecydowanie. Znam mnóstwo ludzi, którzy bez pierwszej kawy to nawet nie chcą wychodzić z domu albo potrzebują w pracy tam wychylić sobie 4 do 6, żeby w ogóle funkcjonować. Przed kapitalizmem było piwo, no ale tak lecieć na piwie to się nie da, prawda? I pracować. No właśnie, to przy tym piwie to byś nie wyrabiał KPI-ów, czy tam jak to się nazywa. Co to jest KPI? To jakieś takie z terminologią korpo. Znaczy nie wiem, bo ja nigdy nie pracowałem akurat, ale to gdzieś mi się obiło. Nigdy nie pracowałem? Znaczy nie pracowałem w takiej strukturze fartownie, tak się złożyło. O, jeszcze jedno słówko, deadline. Deadline'ów. To z nimi by było dość trudno po piwie. Piwo jest po to, żeby potem odreagować to wszystko, ale kawa jest po to, żeby pracować, żeby pracować i żeby pracować. Nie pamiętam, kto to powiedział. Kawa zabiera energię z przyszłości. I coś w tym jest. Ja na przykład nie piję dużo kawy, wypiję naraz więcej niż 2 filiżanki, to już mam zatrucie kofeinowe. Paliłeś papierosy kiedyś może? No kiedyś, ale nie zawodowo. No okej, ale zdarzyło ci się zatruć nikotyną? No tak. To bardzo podobne jest uczucie. Jak się pocisz, jest ci niedobrze, kręci ci się w głowie. Jak to się nazywa? To takie kiperstwo kawowe? Cup tasting. Masz problemy z kofeiną, a pracujesz w kawie. No to jest trochę niespójne, przyznaję. Ale tak wyszło. Głupia sprawa. To po co ty to robisz, chłopie? Wiesz, wychodzę na jakimś plusie, jeśli chodzi o przeżycia. Lubię to robić. Nauczyłem się też radzić sobie z tym bólem głowy. Nie jest to na tyle poważne, żebym teraz ubolewał nad tym. To smak kawy? Tak, smak tych różnych kaw, bo w wielkim skrócie to, gdzie kawa rosła, jak została przeprocesowana i tak dalej, wpływa bardzo na jej smak i te kawy mogą się różnić między sobą diametralnie. Ale do dzisiaj, i to jest ciekawe, że do dzisiaj, a robię to już chyba z 10 lat, mam taką ekscytację, jak spróbuję dobrej kawy. Czy próbuję taką kawę pierwszy raz w życiu, tak jak ostatnio na przykład. Pierwszy raz w życiu testowałem chyba z 8 czy nawet 10 kaw naraz na tym samym stole, które pochodziły z Birmy, czy z Mjanmy teraz tak się mówi. Te konkretne kawy z danego regionu od tych konkretnych producentów piłem pierwszy raz w życiu i byłem nimi zachwycony i ten test zrobiłem rano i przez cały dzień chodziłem podekscytowany tym, jak te kawy smakowały, jak były wyjątkowe i pyszne. Ale też to może być kawa, którą znam już od powiedzmy 4 lat, od tego samego producenta, mniej więcej z tego samego miejsca na farmie. I to jest już inny rodzaj ekscytacji. Jak ta kawa smakuje w tym roku? Czy jest lepsza, czy jest gorsza? Czy te atrybuty się powtórzą? Jak ona się zmieniła? I to zupełnie inny rodzaj ekscytacji, ale cały czas to gdzieś jest i nie zgasło. Czyli nie jesteś, nie czujesz się sługą kapitalizmu? Trochę kpię, ale trochę nie kpię. Czuję się sługą kapitalizmu. Żeby się nie czuć sługą kapitalizmu, to chyba musiałbym, wiesz, wybudować sobie szałas gdzieś w górach. Ale nie do końca lubię kapitalizm albo to, co z niego powstało w przeciągu tych ponad 100 lat. Wydaje mi się, że to, co robię, poniekąd trochę się kłóci z tym obecnym paradygmatem
kup jak najtaniej, sprzedaj jak najdrożej, bez emocji, z fałszywym uśmiechem. Ale też jest taki drugi paradygmat, no to one się łączą ze sobą. Bycie kimś ekstra, kimś szczególnym, kimś wyróżnionym, kimś aspirującym. Znak przynależności do tego lepszego świata, tej lepszej kawy, rozróżnianie gatunków. Ja mam takie ciągoty, olbrzymie wręcz. Wiesz, mnie to interesuje po prostu. Przekładam sobie to wszystko związane z kawą na te inne dziedziny, które można sobie eksplorować. Świat wyjątkowych herbat, dobrych win czy piw. Tylko no mi nie sprawia frajdy afiszowanie się z tym, ale wśród znajomych czy tam przed sobą samym, no to uwielbiam się tam. Troszkę popisać. Popisać? Przed sobą? Nie. Raczej wiesz. Doceniam takie rzeczy. Doceniam takie rzeczy, które... O, już wiem jak to powiedzieć. Doceniam rzeczy, które są tak doskonałe i za którymi stoi tak ciekawa i złożona historia wsparta przez ten ludzki czynnik, że te produkty nie potrzebują marketingu. I to wtedy sprawia, że nie musisz tego robić pod światłem Jupiterów. No dobrze, to może byśmy tak coś podoceniali. Zrobimy? Zrobimy. To był ten drogi młynek, który Państwo być może pamiętają. Ten sam. Ten młynek, wielkimi literami, złotymi zgłoskami. No i teraz ta waga, ta sama? Chyba tak. A waga to tam nie jest aż tak ważna. Proszę bardzo. To aspiracje twoje spełnia, mistrzu? Mistrzu, ja to posprzątam. Szkoda twoich złotych rąk do takich rzeczy. Do kawy lepiej użyć lepszej wody, w sensie, że ona musi być wystarczająco miękka i mieć odpowiednią proporcję minerałów. Dobre kawiarnie korzystają z specjalistycznych systemów filtrujących. A tu się okazało, że mam tyle szczęścia, że wystarczy, że przefiltrowałem taką trochę śmierdzącą chlorem kranówkę ode mnie z domu, w kuchni, przez taki podstawowy dzbankowy filtr, który wszyscy znają chyba. I się okazało, że woda jest w punkcik. I wlałem dzisiaj tę wodę do butelki i przywiozłem tu do ciebie, więc masz wodę z Bielan. Kawa jest z Kostaryki, ale na wodzie z Bielan. W epoce globalizacji nie powinno to dziwić, a to jest Aeropress i to jest naprawdę fajna maszynka. Ja tego czasami używam, dzięki właśnie tobie. Mhm. Świetnie działa. No, bardzo prosta sprawa. Taka strzykaweczka. Wsypujesz kawę, zalewasz wodę, zakręcasz sitko i wyciskasz. Nie wiem, czy ci wspominałem, kto patentował ten sprzęcik. Amerykański fizyk specjalizujący się w aerodynamice, Alan Adler, oprócz Aeropressu wymyślił aerobi. Taki dysk do rzucania, coś a la frisbee, tylko że bardziej to jest taka obręcz. Tak wyprofilowane, zrobione z takiego materiału, że bije rekordy Guinnessa w odległości rzutu. Rekord Guinnessa teraz wynosi tyle, co stadion Wembley ma długości, albo nawet jeszcze... To jest ten sam koleś i on specjalizuje się w robieniu właśnie aerodynamicznych zabawek. No dobrze, gotowe. Gotowe. Poszło, no bardzo. Dobra, no dobrze, to spróbujemy. To bardzo dziękuję. Ups. Tu każdej kropli szkoda, chłopie. To tylko kawa. Dobra, proszę. No, dziękuję bardzo. Uwaga, gorące. Polecam poczekać, bo jeszcze tak... No, za gorące trochę? Można się nadziać. Termicznie. Tylko proszę cię, nie egzaminuj mnie z tych różnych aromatów. Nie zamierzałem, ale mogę. Broń Boże. No ale są tam aromaty, to niewątpliwie. Moja ulubiona kawa z zeszłego sezonu. Super. Takie czekoladowe jakieś? No na pewno też, tak. No już coś tam... Dobry jest. Już coś tam zauważyłem. Kulturträger taki, co kultury uczy. Pycha. Trochę kwaskowa też jest taka. Tak miało być trochę, ale nie za dużo. Nie za dużo właśnie. Nie jest kwasiorem na pewno.
Goryczy też nie ma prawa. No trochę tam ma, jak to kawa chyba musi mieć, nie? Czy nie musi? Odrobinę musi mieć. Przeparzysz kawę, no to ta gorycz jest dość nieprzyjemna. Ale jak masz taką goryczkę delikatną, nie narzucającą się w kawie, to faktycznie odbieramy to jako raczej coś przyjemnego. Znaczy, w tych kawkach takich lepszych to się przyjęło, że ta gorycz super, nie powinna grać pierwszych skrzypiec. Ale gdzieś musi być w tle, żeby tak... Wiolonczela w kwartecie. No, czy nawet może jakiś kontrabasik taki... Zapominamy, że ona jest taka ważna też w sensie no, takim kulturowo-politycznym, bym powiedział. No, zawsze budziła emocje. Zakazywano kawy w islamie, była zakazana kawa przez jakiś czas. Próbowano coś takiego zrobić w Europie. Karol II zakaz utrzymał się bodajże 11 dni. Kawa była czymś takim, no nie była czymś neutralnym. To prawda. Brak kawy robił ludziom różnicę. Zaczyna nam też robić różnicę, skąd jest kawa. Przepraszam, może to jest zbyt mocne porównanie, zwłaszcza w tym kontekście dzisiejszym, ale mam na myśli ropę naftową. Zaczyna nam ogromną robić różnicę, skąd jest ropa. To był jeden z moich ulubionych przykładów, który już się zdezaktualizował. Z angielskiego to jest takie słówko commodity, czyli taki towar szerokiego występowania, powiedzmy ogólnoświatowego występowania, niezbędny w naszej dzisiejszej kulturze, a o którym nie myśli się w sposób... o którym w ogóle za bardzo się nie myśli. Kawa to kawa. Tak, już mówię o co mi chodzi. Typowym commodity zawsze był na przykład ryż. Mało ci obchodzi, czy ten ryż jest z Wietnamu, czy z Tajlandii, czy z Chin, jaka jest odmiana botaniczna, jak miał na imię ten pan, który go zasiał. I drugim moim ulubionym przykładem, który dzisiaj jest nieaktualny, właśnie była benzyna. I z kawą jest w sumie tak samo. Teraz już trochę mniej, ale z większością kawy jest tak samo. Kawa ma być po prostu mocna i ma ci się zaparzyć tak, jak chcesz. Ale za bardzo ludzie nie myśleli. Ale myślą jeszcze, na pewno myślisz o tym w tych kategoriach. No, zaczyna się. Już się zaczęło jakiś czas temu.
to mimo wszystko się przebija do masowego konsumenta. To się przebija do nas sąsiad chyba. Nie wiem, dlaczego ten sąsiad zaczął teraz pukać, no ale zaczął. A nigdy nie pukał wcześniej? Jakoś nie pamiętam, żeby tak głośno. Może szuka skrytki. Szuka guza może. No dobrze, no i co? Nie ma sprawy. Kawa wysokiej jakości i ten ruch wokół niej, to się powoli przedostaje do... grupy. No tak, ale to chyba nie tylko chodzi o to, czy ta kawa ma być dobrej jakości, ale też czy, no, na przykład myślę o fair trade, czy to jest sprawiedliwe, czy ci ludzie, którzy hodują, czerpią z tego jakieś zyski. Etyczny aspekt chyba też jest ważny. Jasne, jest podstawą w tym, co robię. Podstawą nawet. Tak, tak bym powiedział. Tak na marginesie mamy termin fair trade jako określenie po prostu na jakiś sposób działań, który byłby sprawiedliwy, uczciwy wobec producenta, no ale mamy też zastrzeżoną nazwę organizacji Fair Trade. Na pewno kojarzysz to logo, takie tam żółto-niebieskie. I tutaj akurat za dużo wspólnego z tą organizacją nie mam. To jest temat na o wiele dłuższą i dość mocno złożoną rozmowę. No ale ta organizacja tak w skrócie, to coś nie tak z nią? Coś nie tak z nią? Brakuje trochę jednak transparentności mimo wszystko. Inaczej, ona ma sporo wad, które bardzo dobrym PR-em są po prostu zamiatane trochę pod dywan. O tak. Nie zrozum mnie źle, że ta organizacja nie zrobiła nic dobrego. Nic z tych rzeczy. Natomiast mam trochę zastrzeżeń co do jej działalności. Ale do idei nie masz. Do samej idei zupełnie nie. No, sama idea idzie tak trochę na przekór kolonialnym pozostałością. Piotrek, ale czy to nie idzie trochę, bardzo mało, troszeczkę, ciut na przekór? No bo rynek fair trade w Europie, kawy, to tam jest 2% czy coś takiego. Ktoś to porównał w Walmarcie, w Polsce go nie ma, tak w ogóle to jest symbol pewien. Ludzie mało zarabiają, ale są takie skarbonki, że można im rzucić pieniądze i trochę tam więcej potem się podzielą. Tak jak w kawiarniach są te takie puszki. Zbieram na rower, taka puszka na napiwki. Znaczy ten fair trade to jest jakby puszka na napiwki, bo to niewiele zmienia. Jak popatrzysz na skalę, to możliwe. Ale to wiesz, no to teraz możemy zadać sobie pytanie, czy to, że McDonald's wprowadził biodegradowalne słomki, czy to coś zmienia, jak spojrzysz sobie na skalę. No tak, to jest to wielkie pytanie, tak. Czy trzeba rewolucji, czy ewolucja po troszku, zawsze trochę lepiej, tak? Czy to trochę lepiej robi coś złego? Jeżeli nie robi nic złego, to już okej w miarę, prawda? Drugie pytanie, czy to trochę lepiej ma wystarczającą siłę przebicia? Wystarczające momentum, żeby coś tam zmienić? Ludzie potrafią się oburzyć na jakąś kawiarnię dzisiaj, że dostali zwykłą słomkę. Powolutku pytanie, się zmienia. Pytanie jest, czy to... Jak dużą różnicę to robi. No właśnie, i czy mamy na to czas, na takie zabawy. No ale lepiej coś robić niż nic. No też jestem tego samego zdania. No dobrze, to gdzie jest twoje momentum i gdzie jest twoja etyka i dlaczego ty to robisz? Powiedz. Ja pracuję w taki sposób bardzo bliski relacyjnie z producentami kawy. Współpracuję z dwoma wspaniałymi dziewczynami, które gorąco pozdrawiam. Jedna pewnie jeszcze, chociaż nie, już może nie śpi. Ona mieszka w Gwatemali. Polka? To jest Polka. Obydwie to Polki. Druga w Paryżu. Kosmopolityczny zawód. Ty jesteś bardzo obywatelem świata. Brzmi górnolotnie, ale branża jest bardzo kosmopolityczna. Obfitująca w wyjazdy w wiele ciekawych miejsc. Działamy w ten sposób, że na samym początku patrzymy nie na kawę, jaki ma potencjał jakościowy i jak dużo można jej sprzedać, tylko na ręce tych ludzi. Ten producent ma fantastyczną kawę, która na pewno sprzeda się za bardzo dużo pieniędzy z ogromną łatwością. Kupujemy i obojętnie, czy kiedykolwiek zamienimy z nim słowo, czy nie, to tak nie robimy. Nadrzędną wartością są długodystansowe relacje i chęć wspólnego rozwoju. Taki rodzaj relacji, która... Ale co to znaczy? Jak tak mówisz, relacja i rozwój, to taką nową mową pachnie trochę. Dobra. Co to znaczy? Już tłumaczę. Mamy producenta kawy, który ma bardzo duży potencjał jakościowy. Ma dobre warunki, mądrze zarządza swoją farmą, poznaje nas, my jego. I ten pierwszy etap to jest w ogóle na zasadzie takiej poczucia z brzucha, powiedziałbym. Żadnych Exceli tu nie ma na początku. On ma kawę o konkretnej jakości. W danym roku jesteśmy w stanie kupić od niego X tej kawy.
i widzimy potencjał i oceniamy to już merytorycznie i według naszych ekspertyz. Jak duży potencjał jakościowy ma ta kawa? Czy może być lepsza jeszcze? Co trzeba zrobić? Jeżeli ten ktoś jest chętny do wejścia w taki długoletni projekt, to wtedy to robimy. Jeżeli chcesz się rozwijać, my mamy tę ekspertyzę, możemy to robić razem. Przyjeżdża do niego Viola, która mieszka w Gwatemali. Swoją drogą jej facetem jest producent. Robi sobie szybką analizę, spędza z nim kilka dni i dzieli się swoimi przemyśleniami. Weszliśmy we współpracę właśnie z producentką z Panamy. Jej kawa ma ogromny potencjał, ale bardzo szybko spadała jakość samego zielonego surowca. No i odwiedziła ją akurat Jola i zobaczyła, że oni suszą tę kawę w bardzo nieodpowiednich warunkach. Czyli w pełnym słońcu, bardzo szybko, pod koniec suszenia embrion w tej kawie jest zabity, a nie uśpiony. Cokolwiek to znaczy. Jeżeli wysuszysz kawę za szybko, zbyt agresywnie, trzymając ją w pełnym słońcu, to ten embrion zabijesz. I to takie symboliczne, zabijesz tę kawę. Dostałem dreszcze. To nie jest tak, że my robimy coś na siłę. Ta producentka przystaje na to, stosuje inne praktyki. My wiemy, że to sprawi, że ten surowiec będzie lepszy. Przez to, że jakość jest ewidentnie lepsza, my możemy później zaoferować tę kawę w wyższej cenie. To trochę taka praca coacha, nie? Ja tego nie lubię tak nazywać, bo... To źle mi się kojarzy. Po drugie, wiesz, to nie jest jednostronne. A no właśnie o to mi chodziło. Bo to by oznaczało, że ktoś mądrzejszy przychodzi, poucza tych wieśniaków w Panamie. A jak to jest z tymi wieśniakami w Panamie? No, sporo jest wieśniaków. No tak, ale jacy oni są? A jacy są wieśniacy w Polsce? Różni. No. No tak. Wiesz, to o czym powiedziałeś jest też obecne w tym świecie. Przyjeżdża taki gringo, o wysokim poczuciu własnej wartości, czasem nawet zbyt wysokim, traktuje tych ludzi z góry. Zrób to, zrób tamto, ja to od ciebie kupię. Pan z Ameryki, pan z Europy tak powiedział, to tak zrobimy. I oni to robią. Biały pan się pomylił, bo nie wziął pod uwagę tego, tamtego i jeszcze owego czynnika. I się okazało, że ta kawa, którą wyprodukowali, to tak... nie za bardzo spełnia jego oczekiwania i zdarza się, że ten ktoś to mówi, wiecie co, no ja nie kupię no tej kawy. Pan jest bardzo niezadowolony wtedy. No właśnie. To są notoryczne sytuacje. Nazwałbym to coachingiem. O wartościach jeszcze powiedz. Teraz jak powiedziałeś, no to oznacza jakieś, ja wiem, ja bym nawet powiedział, że to jest coś w rodzaju pokory. No właśnie to trochę się kłóci z tym paradygmatem kapitalistycznym panującym teraz. Te relacje są o tyle trudne, że w synergię wchodzi biznes ze znajomością i często to jest dość głęboka znajomość. To jest tak, że palę jakąś kawę z ziaren, które dobrze znam i wiem, kto za nimi stoi. No, ta kawa, którą piliśmy dzisiaj, którą ci zaparzyłem, to jest kawa od Kostarykańczyka. Zaczynam palić jakąś inną kawę i to jest na przykład kawa z Gwatemali od pana Julio, który jest cudownym człowiekiem i wyrzucam tę kawę z pieca, ona się studzi, potem ją sobie parzę, piję ją i mam przed oczami sytuację. Na przykład w tym roku odwiedzałem Gwatemalę na przełomie grudnia i stycznia. Julio, który jest cudownym jegomościem, niespełna 60-letnim, z takim cudownym błyskiem wokół, jest fanem alkoholu. Uwielbia alkohol. Ale rok temu miał poważne problemy zdrowotne, omal się nie przekręcił, no i lekarz mu powiedział, panie Julio, kochany. No i Julio się przestraszył. Tak jak mówił mi jego znajomy, jeden też z producentów z Gwatemali, też mój dobry znajomy, mówi, że Julio, he's not fun anymore. I spędzaliśmy u Julio Sylwestra w tym roku. Więc jej przy kawce? Biedny Julio. Kupiliśmy mu 6-opak bezalkoholowego piwa. On miał taki błysk w tym oku i mimo, że sam nie mógł, to postanowił się podzielić szlachetnymi trunkami, które trzymał w barku na specjalną okazję i postawił na stole jakąś nieprawdopodobną tekilę. Smakowała jak heksamit. Wybucha wulkan, bo jego farma jest tuż pod wulkanem. Czerwona lawa, bo już jest ciemno. Ta lawa strzela w powietrze, słychać huki, odgłosy. Biorę łyk tej kawy i właśnie wszystko to mam przed oczami. Wiesz, ja słyszałem taką historię o pewnej pani, która była akurat od papierosów. Bardzo dużo paliła i no, miała problemy zdrowotne. Przychodziła do lekarza, lekarstwa brała, ale paliła nadal. Powiedział tak, pani Krystyno na przykład, proszę już do mnie więcej nie przychodzić. O pani pogrzebie dowiem się od pani rodziny. Zadziałało. Zadziałało. Skojarzenie. Jest coś takiego jak
Test dalekich skojarzeń. No to ja Państwu teraz powiem trzy słowa, dodajcie czwarte. Skojarzenie. Coś, co je łączy. No uwaga. Błysk wokół, aksamit i Julio. No kto wie? Las rąk widzę. No oczywiście. Julio Iglesias. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Los que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Al final, las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Piotr Jerzewski. Relacja, z której się bardzo cieszę, bo to jest moja pierwsza taka w 100% moja relacja i ona trwa do dzisiaj i ma się dobrze. W 2019 roku mieszkałem w Vancouver. Pracowałem w jednej z tamtejszych palarni kawy. W menu tej palarni była kawa z Kostaryki podczas sesji cuppingowej. Zauroczenie od pierwszego siorbnięcia. Niech ci będzie mało romantycznie, ale to wszystko musi być takie romantyczne. Nie zaraz. Musi być wszystko. Testowaliśmy te kawy w tak zwanym ślepym cuppingu. Czarki są zakodowane i nie wiesz, co pijesz, ale to było tak wyjątkowa kawa, nie miałem problemu, żeby od razu stworzyć dobre testo. Tak. Po jakimś czasie producent tej kawy na społecznościówce zaczął mnie obserwować. Odkliknąłem, napisałem mu, że twoja kawa skradła mi serce i chciałbym, nie wiem kiedy, nie wiem na jakich zasadach, ale chciałbym kiedyś z tobą pracować. Teraz już jest drugi sezon, kiedy pracujemy z nimi. Poznałem jego, poznałem całą jego rodzinę, całą historię jego rodziny, jego ojca, który do dzisiaj bierze czynny udział w produkcji tej kawy. Poznałem historię jego dziadka, jego pradziadka, który zakładał wioskę, która jest obok ich plantacji. Ostatnio spytał mnie, czy oglądałem może ten serial Agnieszki Holland o Polsce. Jak... Ja już zapomniałem, jak się nazywa. To jest 1983. Trzy. Tak, tak. I z tego pytania powstała godzinna dyskusja. Uczyłem Kostarykańczyka o rozbiorach Polski. On opowiadał mi o tym, jak w 1949 roku Kostaryka zrezygnowała z armii, zmieniła konstytucję, do której wprowadzono zapis, że ten kraj nie może mieć armii. Kostaryka nie posiada żadnego wojska. Cały budżet, który miał być teoretycznie przeznaczony na wojsko, poszedł na edukację. Zaczęło się od filiżanki z kawą.
to bywa trudne do pogodzenia, bo pytałeś mnie, czy jestem sługą kapitalizmu? Mhm. Przepraszam, tak wprost. Tak, tak. Prosto z mostu. Trudno nie być po części sługą. Być może wszyscy jesteśmy sługami. Tak mi się wydaje, albo prawie wszyscy. Albo prawie trudno nie być sługą kapitalizmu, bo dopóki Bank Centralny Ameryki drukuje dolary i każe tą walutą płacić za podstawowe surowce, trudno będzie zmienić ten system. Ale tutaj dochodzi ten element trochę idący na przekór temu. Czyli nie jesteśmy dwoma panami ubranymi w garnitury po dwóch stronach stołu klimatyzowanej sali z rzutnikiem i przy tabelce. No robimy biznes, płacimy pieniądze im, potem nam płacą, ale te relacje opierają się na szczerości, na transparentności, w sensie nie ukrywamy nic przed nimi. To jest może trochę, wiesz, naiwne albo idealistyczne, no ale póki co to za dużo jeszcze się nie przejechałem na czymś takim. Jak masz dobrego kumpla, no to chciałbyś mu ufać, chciałbyś wykreować z nim relację, która jest oparta na czymś więcej niż tylko, że parę razy sobie pokopiecie piłkę i tak dalej. Tak, tak, ja w to wierzę, że to, i to po jest prostu możliwe, tak, trzeba. Tak, tak. I tych producentów kawy na świecie jest tak dużo, że na pewno znajdziesz takich, którzy podzielą to. Ale czy oni nie są na straconej pozycji, ci producenci kawy? Że ten system i tak jest zorganizowany, że od razu stawia ich na straconej pozycji? W tej branży commercial coffee albo commodity coffee to jest nieuniknione. Zresztą od paru lat trwa kryzys w kawie. Podaż kawy przewyższa popyt. No to jaki to kryzys? To dobrze. Tak? Czemu? No, no tak, no lepiej jest okay, dużo jest niż mało, nie? Dobra, tylko no to się wiąże. To raczej się kojarzy, że jest mało. To jest kryzys, bo jest mało. Mało jest pieniędzy, które dostaną ci producenci, no bo jeżeli podaż zwiększy popyt, to trudniej sprzedać tę kawę. Trudniej być konkurencyjnym. W tym małym okruszku, odłamku, którym się zajmuję, to wygląda trochę inaczej, bo cena jest proporcjonalna do jakości towaru. To się nazywa jak ten segment? Specialty coffee to się nazywa. Cena koresponduje z jakością i zapotrzebowaniem konsumpcyjnym w tym małym wycinku. Czyli my wiemy, czego chcą ludzie, czego chce ten rynek i próbujemy to dopasować do możliwości producentów. Rodzaj niszy to jest, to specialty. W Polsce to jest dalej ogromna nisza. W Stanach Zjednoczonych mniej. Ile to jest procent rynku na przykład? Kurczę, nie pamiętam konkretnych danych, no, ale tak. Myślę, że to może być spokojnie 1/4 rynku. Aha, no to jest bardzo dużo. W Ameryce to jest bardzo dużo. Nie wiem, czy nie przesadziłem, ale na pewno jest to sporo. Czytałem o tym ostatnio, to sam byłem zaskoczony, że aż tak dużo. Wiedziałem, że sporo, ale nie wiedziałem, że aż tak dużo. To znaczy, że ten 25% jest taka szansa, że tam panują jakieś normalniejsze, bardziej sprawiedliwe relacje. Tutaj mamy pętelkę. Bo te firmy w Stanach, palarnie chociażby, czy importerzy, którzy zaczynali od takich niewielkich operacji, a dzisiaj są już potężnymi firmami, które kierowały się na początku tymi zasadami, dzisiaj większość z nich jest już z kolei znowu w rękach ogromnych konglomeratów. Niektóre z nich mogą działać na tych samych zasadach albo bardzo podobnych, ale nie muszą. Właścicielami tych firm są już ogromne znane marki. Ci producenci to nie są wielkie kołchozy, tylko to są drobni producenci. To tak wygląda? Producenci, z którymi my pracujemy, zazwyczaj to są bardzo mali, ale większość kawy na świecie kręci się wokół ogromnych kooperatyw. A jak to zrobić, żeby było sprawiedliwie? Są kooperatywy, to znaczy, że mogą się jakoś połączyć, no i wtedy mieć lepszą pozycję. Czy to są moje fantazje? Ja się na tym nie znam, pytam. O poprawę świata. To ładne było. To chyba nie fachowo. Tylko teraz znowu musisz wybrać kogoś, kto reprezentuje te kooperatywy. I znowu pytanie, co trafia na sam koniec do tego rolnika, który dowozi ziarno. No tak. My współpracujemy na dwa sposoby. Albo zupełnie bezpośrednio z takim rolnikiem. I mamy takie przykłady w Kostaryce, w Gwatemali. No nie ma najmniejszego pośrednika między naszą umową. Producenci mają na przykład własne licencje do eksportowania kawy i wtedy to jest no już taka najczystsza forma tego tak zwanego direct trade z angielskiego. Bezpośredni handel. Bezpośredni handel. Czasami jest to niemożliwe i wtedy jest druga forma takiej współpracy i tutaj jesteśmy jeszcze bardziej ostrożni w dobieraniu sobie partnerów. Pracujemy albo z kooperatywami, ale takimi bardzo małymi, albo z firmami, które są eksporterami. I z kolei oni
pracują bezpośrednio z producentami i łączą nas z nimi. Ale eksporter eksporterowi nierówny, bo są ogromne firmy eksportujące kawę, które nieraz kupują kawę nielegalnie albo kupują kawę od panów narkos i tak dalej. Trzeba uważać. A czy to jest tak, że ci ludzie, którzy te kawy uprawiają, to oni... Taki wątek się pojawił. Czy oni wiedzą, co robią? Bo mówi się o tym czasami, że jest coraz gorzej w sensie przekazywania wiedzy z pokolenia na pokolenie, bo ludzie uciekają. Zgadza się, tak. Ich synowie i córki wyjeżdżają do miasta. To jest tak, jakbyś miał polskiego... Nie wiem, no dajmy mu imię Robert. Robert ma 18 lat i mieszka pod Ciechanowem. Jego ojciec uprawia kartofle. I Robert ma smartfona. I ma kolegów też w tym Ciechanowie w liceum, którzy wybierają się na studia do Warszawy. No i Robert ma do wyboru albo zostać z tatą i hodować ziemniaki pod Ciechanowem, albo pojechać na studia do Warszawy. Zamiast ziemniaków kawa. Niby, ta sama sytuacja. Niby lepiej, tak jakoś bardziej to brzmi szlachetnie. To jest ciężka praca strasznie. Przy kawie? Ogromnie, ogromnie. No nie ma lepszej możliwości niż przekonać się na własne oczy i odwiedzić poza Brazylią, gdzie jest trochę inaczej, dowolny kraj Ameryki Środkowej, powiedzmy, uprawiający kawę. I jak zobaczysz na tych 1600 metrach, jak strome są te zbocza. Na wysokości. Tak, nad poziomem morza. Jak zobaczysz, jak strome są te zbocza, nie dość, że musisz tam złapać balans i się utrzymać, to jeszcze zrywać i selekcjonować te dojrzałe owoce, wrzucać je do tego kosza i iść z tym koszem. Jest gorąco. Jak jesteś właścicielem plantacji, no to musisz mieć wiedzę i z zarządzania, i z agronomii. To nie jest taki obrazek, jaki mamy przez analogię, na przykład Toskania i winnice, prawda, że tam przyjeżdża jakiś ktoś, tam z filmów takie znamy obrazki, podziedziczył albo się wrzenił i pędzi cudowne życie w tej Toskanii. Z kawą jest jednak inaczej. W Toskanii trudniej. Chyba trochę łatwiej życie takie jednak prowadzić, tym bardziej, że z tych krajów, które uprawiają kawę, większość tych krajów to są jeszcze kraje trzeciego świata. I tam takie rzeczy jak przestrzeganie płacy minimalnej, to nie zawsze to działa. Przykład. Uprawia się też kawę na Hawajach. Hawaje są częścią Stanów Zjednoczonych. Kawa z Hawajów jest nieporównywalnie droższa niż chociażby kawa z Gwatemali czy z Hondurasu. Poniekąd wiąże się to z bardziej upierdliwą logistyką. Te Hawaje są samotne na środku Pacyfiku, ale druga rzecz jest taka, że Hawaje są Stanami Zjednoczonymi. A w Stanach Zjednoczonych przestrzeganie płacy minimalnej jest na porządku dziennym. Więc ludzie, którzy pracują przy tej kawie, muszą zarabiać co najmniej płacę minimalną podyktowaną przez rząd Stanów Zjednoczonych. I dlatego ta kawa jest cholernie droga. No właśnie, może kawa jest po prostu za tania, ten wątek się już pojawił. Prawda? W moim przekonaniu kawa jest znacznie za tania. Ile powinna kosztować? W moim idealnym świecie taka kawa, o której tu rozmawiamy, za którą stoi świadoma historia i świadome działania. No, z 30 zł za filiżankę to byłoby cudowne. Tak? No, ale to jest nie... W kawiarni? W kawiarni, tak. Ale to nie jest możliwe i jestem tego świadomy. Przynajmniej na teraz. Oczywiście to musiałoby iść w parze również z zarobkami naszego społeczeństwa. No tak, to zrobiło wrażenie. I też trochę głupio mówić o tym, że o, fajnie, kawa jakby kosztowała 30 zł za filiżankę w kawiarni. Wszyscy wiemy, że są ludzie, którzy mają 600 zł miesięcznie do wykorzystania na życie. No nie? I... Czy będzie jeszcze kawa za 20-30 lat? Bo kawa jest bardzo podatna na zmiany klimatu. Co to będzie z kawą? To, co dzisiaj piłeś, może jeszcze masz w kubku. A, jeszcze mam, trochę zostawiłem na bis. Ostatniego łyka. No, tak. No więc to, co masz teraz w kubku, to jest kawa z tak zwanej odmiany hybrydowej. Od kilkunastu lat grupy naukowców związane z kawą i zazwyczaj z instytutami kaw w tych krajach, w których się ją produkuje. Praktycznie każdy kraj, który produkuje kawę, ma swój taki finansowany ze środków państwowych instytut rozwojowo-badawczy. Naukowcy krzyżują ze sobą różne odmiany botaniczne i tworzą hybrydy. Szukają rozwiązań, które pozwoliłyby stworzyć nowe odmiany botaniczne, na przykład odporne na popularne choroby kawowca czy zmieniające się warunki pogodowe, które zadziewają się poprzez zmianę klimatu. Jeżeli miałbym dzisiaj postawić pieniądze, tak, za 20 i 30 lat kawa będzie. Być może w innej formie niż znamy ją teraz,
ale będzie. A to jest dobra kawa, czy kiepska kawa, ta hybrydowa? To no, zależy. Ona jest odporna, ale czy dobra, czy zła? Mhm. To naprawdę zależy. Są kreowane takie hybrydy, które wcale nie są nastawione na potencjał jakościowy w filiżance, ale na potencjał produkcyjny, czyli odporne na choroby, bardzo dobrze owocujące i na przykład możliwe do sadzenia na mniejszych wysokościach. Ale są takie jak ta, którą właśnie piłeś na przykład. Pyszna. To jest hybryda dwóch odmian botanicznych, z których jedna jest bardzo popularną w całej Ameryce Środkowej i Południowej, a druga odmiana to jest specyficzna odmiana kawy z Etiopii. Skrzyżowano te dwie odmiany i nie dość, że uzyskano stabilność i stosunkowo wysoką odporność na choroby, to jeszcze ta odmiana etiopska wnosi do charakterystyki tej kawy właśnie takie eleganckie, kwiatowo-owocowe nuty, które być może mogłeś wyczuć. Krępowałem się o tym mówić, ale coś tam czułem. Jasne. Pole do popisu jest tutaj dość spore. Aha. Czyli świat bez kawy nam nie grozi. Wydaje mi się, że w najbliższej przyszłości kawa będzie. Pytanie, czy nie ma istotniejszych spraw do zamartwienia się niż to, czy będzie kawa za 30 lat. Takie hasło, które zapamiętałem. Jak rzuciłem kawę, to dopiero zobaczyłem, jak, za przeproszeniem, gówniana jest moja praca. Aha. Prawda? Że ta kawa jest czymś takim, co jest traktowane nie jako, tak jak ty to widzisz, jako coś przyjemnego, co daje bogate odczucia, też jako okno na świat, ale jako rodzaj więzienia jakby, no nie wiem, jak to powiedzieć. No, narkotyk, uzależnienie, coś okropnego. No trochę jak w Nowym Wspaniałym Świecie, prawda? Sama. Coś jakby tak, że niby fajnie, a bardzo niefajnie. Powinniśmy się zdekafeinizować może jako społeczeństwo i wtedy może poczuć to, że ta kawa ma, no że ma te swoje smaki, zapachy, że ona jest czymś więcej niż pobudzaczem. No ale pytanie, czy chcemy tego? No właśnie, czy chcemy tego? No jak myślisz? Myślę, że nie. No ja też tak myślę. Myślę, że tak jest. Że kawa trochę się stała jak powietrze. Aksjomat. Po prostu musisz wlać w siebie na szybko kawkę zrobioną po wciśnięciu guzika w pracy. To prawda. W drodze, przez korytarz. Często bywa. No. I ja nie winię ludzi. Kawa nie jest... Winna. Winna, tylko jest skutkiem. No właśnie, skutkiem tego, o czym na początku mówiliśmy. Przerwy kawowe. Aha. Była taka fabryka krawatów. Druga wojna światowa w Detroit bodajże. Pracownicy tej fabryki zostali zmobilizowani na front. Ktoś musiał pracować. Pojawiły się kobiety i one zażądały przerwy. Nie mogły pracować w takim reżimie długotrwałym bardzo. Mhm. Zażądały przerwy na kawę. No i dostały te przerwy na kawę. I na początku ten producent potrącał im to. Znaczy odejmował od pensji kawę i czas. Potem sprawa stanęła w sądzie i one dostały tę kawę i przerwę darmo. Ale się okazało, że producent i tak zyskał na tym, no bo one po prostu dłużej mogły pracować. I to jest coś takiego niestety. To jesteśmy niewolnikami. Nawet nie to, że kawy, tylko tego systemu, jak chomiki w klatce, w kółku. Coś o tym wiesz, bo widziałem, że masz ponad 200 krawatów. Kto się musiał wyprodukować? Kto się musiał wyprodukować i miejmy nadzieję, że ci ludzie mieli przerwę na kawę. No nie wiem właśnie, czy to dobrze, czy to źle. Ty jesteś dekafeinizowany? To robisz zupełnie, no tak, z wolności i z upodobania? Wiesz, ja mogę przez miesiąc nie pić kawy i nie mam z tym problemu. Jak mam dłuższą przerwę od kawy, pojawia mi się w końcu ochota. Robię sobie świadomie przerwę od kawy, powraca to uczucie chęci napicia się dobrej kawy. Kawy, na którą mam ochotę, ale nie jest to na tyle... Teraz brzmi jak taki typowy właśnie... Ja nie jestem uzależniony, mógłbym przerwać w każdej chwili. No tak. Ten podcast ma podtytuł Podcast o dobrym życiu. Mamy górę K3, kawa rośnie w górach, no to wszystko mniej więcej pasuje, ale jeszcze z tym dobrym życiem. Powiedz, co to dla ciebie jest? Ja od najmłodszych lat w podstawówce sprzeciwiałem się takiemu życiu od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Jakoś nie potrafiłem tego przetrawić w głowie. Pamiętam, że szedłem do szkoły, kolejny dzień, musiałem być o 8 w szkole i tak sobie myślę, jak to jest, że normalny człowiek nie może sobie w środku tygodnia o 13 powiedzmy gdzieś wyjść. Że wszyscy wtedy siedzą w tej pracy, w tej szkole i miałem z 8 czy 9 lat, już wtedy sobie postanowiłem, że właśnie... Nigdy. Że dobre życie chyba właśnie tak wygląda, że ja mogę sobie o 13 w środę wyjść.
od samego początku ograniczał mi ten system wolność. I to, co robię, pozwala mi gospodarować czasem, że nie mam sztywnej pracy od poniedziałku do piątku. Kawa mi to daje na pewno. Podróże też od małego dziecka. Chciałem latać daleko i poznawać inne kultury. No i bęc. I mam to. W tym roku lecę pierwszy raz w życiu do Kolumbii. I to dzięki kawie. O! Strach przed lataniem pokonałem. Przez wiele lat bałem się latać. Przez to, że od jakiegoś czasu muszę latać dość dużo, postanowiłem, że jakoś się z tym uporam i zacząłem się bardziej interesować samym lataniem, budową samolotów, zacząłem czytać książki o lotnictwie. Nie dość, że wyleczyłem obawę przed lataniem, to jeszcze wręcz przeciwnie. Uwielbiam teraz latać. Sprawdzam, jakim modelem samolotu polecę. Ostatnio leciałem z Frankfurtu do Nowego Jorku królem przestworzy Boeingiem 747 Jumbo Jet i sama myśl, że właśnie będę leciał tym samolotem, już wywoływała ogromną ekscytację. Kawa pośrednio wyleczyła mnie z lęku. Czyli wolność, to jest to słowo. Dobrze podsumowane, no. Dziękuję bardzo, Piotr. Dziękuję bardzo i jest mi niezmiernie miło, że jestem już tu drugi raz. Nie wiem, czym sobie zasłużyłem. To nie jest fałszywa skromność. Domyśl się, zastanów. To miłe bardzo. Na bardzo dziękuję. Dziękuję ci, Piotrze. Dziękuję ci, Darku. Piotr Jerzewski. Dziękuję pięknie i zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie. Dziękuję patronom i patronkom, dziękuję Zofii Dzik. Dzięki wam się spotykamy. Gdyby ktoś chciał dołączyć, no to zapraszam na Patronite. Wznoszę toast, kawą za nasze zdrowie i do usłyszenia za tydzień. A teraz może spacer, może do kawiarni. Jeszcze słówko. Kawiarnie. Mhm. Kawiarnie miały wielką rolę w zmianie oblicza świata. Mhm. Tam się spotykali ludzie, ci aspirujący bardziej, na początku tak było, którzy rozmawiali o różnych rzeczach, o interesach, i o książkach, i o symfoniach, o ideach filozoficznych. Skamandryci. Na przykład tacy skamandryci. I tam się rodziły idee, więc to było takie bardzo twórcze, taki ferment świata, prawda? Jasne. No to jest super. Myślę, że nie w tej formie co kiedyś, ale zedytowane do tych czasów. Kawiarnie są ostojami freelancerów. Wychodzi się pracować do kawiarni. Ludzie nie mogą znieść swoich czterech kątów, w których byli zamknięci przez 2 lata. Wychodzą z komputerem popracować do kawiarni. To nie jest do końca fajne. To wcale nie wygląda fajnie, jak wchodzisz do kawiarni i nagle masz 10 osób, które mają oczy w monitorze i po prostu naparzają sobie w te klawisze. To nie robi takiego żywego klimatu. Cały czas jest przecież taki starodawny schemacik, że się zaprasza na randkę. Chodźmy na kawę. Tak się zaprasza. I to działa do dzisiaj też. Najfajniejsze kawiarnie to są te, które są najbardziej takie goszczące, zapraszające w swoje progi. Bardziej na randkę. Bardziej na randkę albo do planów podboju świata. Ponieważ jedną z bohaterek naszego spotkania dzisiejszego była Kostaryka, to może coś pysznego z tamtych stron. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski. A la sombra de la vida, yo no quiero a mi nación en plena luz dormida. No quiero ver a mi tierra rematando su honor en un mercado de esbirros, traficantes de dolor. Yo quiero a mi patria clara, presta al sol de la mañana, que madruga cada día para iniciar la esperanza, y en el fondo de la noche divisar mi luna blanca, iluminando el futuro con la luz de tu mirada. Ah, este son amada, es mi amor, mi vida. Yo lo canto al alba y al caer el día, abriendo el futuro, lo levanto entero. Con su sangre vivo, por su vida muero.
quiero un país que se muera por las calles de una ciudad oscura, sin ternura y sin madre. No quiero ver en mi tierra una guerra cruel sembrada. Odio y hambre se ha esparcido en la arena de otras plazas. Quiero a mi país de niños floreciendo entre las aguas, como gritos en la espuma que viene a besar mi playa. Que se levante altanero el jilguero en bandadas, cuando el águila decida acechar sobre su casa. Este son amada, es mi amor, mi vida. Yo lo canto al alba y al caer el día, abriendo el futuro, lo levanto entero. Con su sangre vivo, por su vida muero. Este son amada, es mi amor, mi vida. Yo lo canto al alba y al caer el día, abriendo el futuro, lo levanto entero. Con su sangre vivo, por su vida muero. Este son